Historia zakonnicy opętanej, Marii Krotifisy, od wieków fascynuje wyobraźnie uczonych, historyków i entuzjastów zjawisk nadprzyrodzonych. Odkrycie i następne odczytanie jej tajemniczego listu wywołało intensywne dyskusje i spekulacje na temat natury jej doświadczeń oraz zaangażowanych sił. Okres pobytu Marii Krotifisy w klasztorze był naznaczony jej uporczywymi twierdzeniami, że jest dręczona przez samego diabła. Już od pierwszych lat jej życia zakonnego dzieliła się swoimi obawami i cierpieniami z towarzyszkami wiary, dzieląc się obecnością demonicznej siły, która wydawała się prześladować ją w każdej chwili. Opisywała niepokojące spotkania z siłami zła, żywe wizje ciemności i niepokojące głosy, które szeptały do jej ucha, próbując ją skusić do porzucenia wiary. Inne zakonnice były świadkami bolesnych epizodów Marii, Widząc, jak drży ze strachu, zbliżając się do ołtarza klasztornego i nawet tracąc przytomność pod niewidzialnym jarzmem, jej udręczony stan był widoczny, a zakonnice coraz bardziej martwiły się o jej dobrostan i duchowe walki, którym wydawała się stawiać czoła. To właśnie 11 sierpnia 1676 roku Marię znaleziono w jej pokoju skręcającą się na podłodze z czarną farbą na twarzy. W ręce trzymała tajemniczy list, twierdząc, że napisała go, będąc opętaną przez samego diabła. Język, w jakim był napisany list, zaskoczył mieszkańców klasztoru. Był to chaotyczny miks łaciny, greki, arabskiego i nieznanych symboli, stanowiący wyzwanie dla uczonych próbujących odczytać jego znaczenie. Przez niemal cztery wieki badacze i eksperci z dziedziny historii religii i okultyzmu poświęcili się odkrywaniu ukrytych tajemnic na stronach listu. Analizowali jego enigmatyczną treść, starając się zrozumieć doświadczenia, które dręczyły Marię Krotyfisse oraz naturę sił, które ją opętały. W 2017 roku, dzięki zaawansowanym technologiom i użyciu oprogramowania zdobytym na Deep wębie, badacze dokonali znaczącego postępu w tłumaczeniu listu. Chociaż tylko około 70% jego treści zostało odczytane, przetłumaczone fragmenty dostarczyły niepokojących spojrzeń na Kalwarię Marii. Zgodnie z przetłumaczonym tekstem Maria opisywała swoją nieustającą walkę z siłami demonów i nieustające wysiłki szatana, by ją skusić i skłonić do porzucenia oddania Bogu. Opisywała straszne wizje, szeptane głosy, które ją prowokowały i próbowały skusić, oraz nieustanną przytłaczającą obecność otaczającą ją. List odnosił się również do nieznanych symboli i mrocznych postaci, z którymi uczeni zmagali się, podejrzewając, że są one związane z tajemniczymi rytuałami lub tajnymi językami używanymi przez istoty demoniczne. Częściowe odczytanie listu wywołało duże zainteresowanie i gorące dyskusje wśród ekspertów od historii religii i okultyzmu. Niektórzy są stanowczo przekonani, że Maria Krotifissa padła ofiarą opętania demonami, przywołując dziwne zjawiska obserwowane przez inne zakonnice i tajemniczy charakter listu jako dowód. Twierdzą, że jej cierpienie straszliwie potwierdza rzeczywistość duchowej wojny i walki między dobrem a złem. Z drugiej strony sceptycy i ci, którzy przyjmują bardziej naukowe podejście, proponują alternatywne wyjaśnienia. Sugerują, że Maria mogła być dotknięta chorobami psychicznymi, takimi jak schizofrenia lub zaburzenia dysocjacyjne tożsamości, co mogłoby wyjaśnić jej bolesne doświadczenia i stworzenie zaszyfrowanego listu. Podkreślają znaczenie podejścia do takich zjawisk ze sceptycyzmem i poddawania ich rygorystycznym badaniom przed zaakceptowaniem nadprzyrodzonych twierdzeń. Bez względu na interpretacje, historia Marii Krotifisy przetrwała wieki jako zagadkowa i przerażająca legenda. Służy jako przypomnienie o złożonej interakcji między wiarą, ludzkim umysłem, a wieczną walką między dobrem a złem. Choć prawda ukryta za doświadczeniami Marii może pozostać nieuchwytna, jej historia nadal fascynuje, wprowadza w zakłopotanie i zaprasza do refleksji nad tajemnicami ludzkiej psychiki i niewidzialnymi siłami, które kształtują nasz świat.